Cześć, dzień dobry. W kolejnym odcinku z Fels Bruna. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, 8R dostała nową maszynę. A mianowicie, dzisiaj akcja pelet ze słomy. Także lecimy. Także lecimy, bo nie chciałem przez kolejnego odcinka robić prasowania słomy. Także stwierdziłem, że trzeba coś innego co słowa robić. A pomyślałem, a skoro mam ten straw harwer dodany w modach, no to trzeba będzie skorzystać z tego paletu. No może najszybsza robota to ten palet nie jest, no ale... Ale na pewno bardziej opłacalny będzie niż słoma, bo słoma jest za $40 za tony. Tutaj za tony jest 250. Tylko że palety 4 razy mniej jest tak jakby. Czyli no... A czyli... Mi polec chyba jest bardziej opłacalny, ale nie wiem jeszcze tego. Zobaczymy, jak sprzedam 48 tysięcy, w sensie pełną przyczepę paletu, ja za niego dostanę. Chciałem się stwierdzić, czy jest bardziej opłacalne, czy nie. Jedziemy tylko 10 na godzinę, bo więcej się nie da. Znaczy da się na tym modzie, ale wtedy by się po prostu ta zapchała. Poleciarka tak zwana. Ta maszyna, co ciągnę. Się zapchała i by się wyłączyła, bo za dużo słomy by miała naraz i by się wyłączyła. A widzita? Na zakręcie już za szybko. Już za szybko było na zakręcie i już nie brała. O, teraz tutaj stanie. Trzeba przehamować, bo tu jest za duża kupa. Ale te słomy tutaj jest fest. I widzę, że ten zbiornik też się w miarę szybko zapełnia, także nie będzie aż tak tragicznie chyba z tym peletem. Myślałem, że będzie go mniej, ale będzie jednak dużo. No teraz tak wszystkie pola moje przejechać? No to trochę zejdzie. Najgorszy zawsze poprzecznik, bo tu jest dosypywane jeszcze z pokosów bocznych. I to już w ogóle masakra. No i dobra, i pełno. Czyli mamy 12 ton, tak? Tak. Bo tu 3,5 tony sobie zrobiłem dla testów. Czy po prostu sięgnę. Czyli po prostu maszyna sięgnie do przyczepy. I się ten taśmociąg. No i tak powiem wam, że tak ma styk sięga. No a ja skinki już nie mam. Jeszcze tył? Dobra, sypię. No tak jakby tu był lekko niższy przyczepy. Bo mi się zdaje. Ale generalnie maszyna sięga, a jak sięga to jest dobrze. Gorzej jakby nie sięgała, nie? Ja widzę, że cały czas będę się do pedna chodzić i sypać. Ale to dobrze, bo chcę przynajmniej to przyczepę paletu wysypać w odcinku. Także dobrze, dobrze. Trzeba powoli ten kredyt spłacać, bo wziąłem przecież na John Deere'a i na przyczepę. O, ale są nawozy, także odkujemy się z nawozów. Z nawozów się odkujemy. Mam 460 tysięcy bakryty. Tak? 445. O, i widzi ta za duża ilość słomy była i się wyłączył. No tu. Za dużo słomy tutaj na poprzedniaczku leżało i się wyłączył. Także no. Niczego nie pogonisz. W polecie nie pogonisz. Ale kasa to też z tego paleta będzie, tak? To mi podoba się. A tu powoli, bo jest duża ilość słomy. O, widzicie? Dobra, zebrało, zebrało. Myślę, że leci. 15, wypłata z paneli.
1100. Dobra i elegancka. Podoba mi się to. Elegancko to wciąga. I... Dobra. Podoba mi się to. Kurde, te poprzeczniaki najgorsze są chyba. Albo paskami widzę, że idzie. Paskami dobrze idzie, 10 na godzinę cały czas leci. Tak więc jest dobrze. To mi się podoba. Nowy ciągnik? Nie planuję na razie, bo po co? Dobrze. I do Fenda. Więc palimy i ogień. No, kombajn to jest świeże płacinko został. I nawet go nie ściągałem, bo nie opłacało mi się go. Nawet nie zacząłem kosić. Ogólnie akcja miała być na 17. Ładne pokosy miałem zrobić. Zapomniałem, że ma rurę. Ale ten mały pokosik to tutaj raz, dwa pójdę. Pszeniczka gotowa do zbioru. Ugór zboża tam chyba było. To jest ugór, czyli soja idealna. No, także będziemy myśleć. Tu jest soja. O, elegancko. Mogę dosypać. Dobra, pelet się wysypał. No i tak myślę. Dobra, jeszcze 2 tony wysyp. I to już będzie ile? Nawet nie wiem, ile tam jest. Był tam 12? 9? Czyli mamy 21 ton chyba. Jak się nie mylę. Chyba 21 ton palety tu mamy już. Trzeba wolniej, panie. Już jest przy szybszej, dobra. To będzie tak. Do 5, do 6. No ciekawy mam powiem. Akcja pelet. Tylko, że ta maszyna, żeby wypożyczyć, to też 16 tysięcy kosztuje, to tak. No. Na marginesie. Ale robotkę robi. No, jak już paskami wjadę, to też trochę szybciej będzie szło. Już nie będzie się tyle. No, tak jak na poprzeczniakach, jest tak jak u pasłona wywalony. Także w paskach tego nie będzie. Także też mi się to podoba. No dobra, tak. Nie, na tej rurki nie składam, bo nie opłacam się. Rurki tam też mi ciągle powoli. Nie składam go, bo się nie opłaca z tego względu, że no, ciągle trzeba sypać. No i dobra, wykręcone. 77% już. Ja powiem, że nawet przybiła tego pelety. Także fajnie. Nie daję do końca. Bez kity, ty nie daję do końca.
I dupa. Pełno. Pełno. Nie ma co się oszukiwać, pewnie. No 21 i 9, czyli mamy 30 ton. Czyli jeszcze dwa pełne zbiorniki? Jo, dwa pełne zbiorniki i będzie pełna przyczepa peletu, także to tak. 30 ton peletu z okrążenia? No to ciekawe. Nie słamy, bo tu dużo więcej wiesz. W kosmice. I dobra, teraz tutaj tym przejazdem jadę. Potem tutaj ten klin się wytęguje. I potem jakoś się zobaczy. Dobrze, mięturkę mam zrobione już to 11 minut. No to po prostu chcę jedną przyczepę sprzedać na odcinku. No i będzie akurat na odcinku te 20 parę minut. Także fajnie, fajnie. Ile to będzie wtedy? No myślę, że jeszcze 10 minut. Myślę, że jeszcze 10 minut i powinna być po palecie, w sensie po wstrzepie. No, na odcinek takie roboty paletu, tam 20 parę minut to wystarczy. Także no. Ogień. Tu jest chudy przejazd na początku. Także tu na spokojnie. Nawet i by więcej poszedł, tylko że ogranicznik prędkości w 10. O, tu jest na przykład chudo. Ten przejazd jest taki chudy. Przecież nie. Myślę, że z 12 by poszedł. 12 by poszedł. Myślę, że 12 by poszedł tutaj. Jest bardziej wysoki niż szeroko ten pokos. No tu było coś wyższego. A tu znowu jest lekko niżej. I to tak ta słoma leży. A potem tu jest znowu wyżej. No i to tak jakoś idzie powolutku. Ten pelecik sobie leci. Tu w tym bębnie teraz wyprawnia i potem tu przechodzi to. Tu na górę. I potem też pociągam do zbiorniczka. No także ciekawe, ciekawe. O, tu jest więcej słomy. I pod górkę, no to czuć, że już na ciężej, bo 6 na godzinę jadę, a nie 10. Także no. Także ma co robić z tą paleciarką w najmocniejszy ciągnik wziąłem. Bo Fendt ma 400 koni, a tu ma 450. To jest 8... no 8400. Czyli... no, najwięcej koni ma. No też Fendt. Jakby był tysiączka, no tak samo by szedł. Tak samo by szedł. Ja ty nie gadaj, że z przejazdu mam bez kitu. To ja z przejazdu, tych długich przejazdów mam paleciarkę. Nie, to kozak. No i dobra, 30 ton. Teraz będzie 39. A jedna, czyli 40. No dobra, jeszcze jeden zbiornik, tak jak mówiłem. Jeden pełny zbiornik i będzie gitara. Także na no, ciekawy, ciekawy. No tak zbytnio z tego pola słomy nie znikły. Czekaj. Robię to w magiczny sposób. A, bo tak krótko. No, nieelegancko.
Gdzie Johnny? Johnny? Dobra. Elegancko, lecimy dalej. Na serio, jeszcze się nas nie zapało. No 20 to przejazd zjechałem. To ciekawe. Dobra, pasujemy ten ostatni zbiornik. Na tym przejeździe będzie zbiornik. I że tego peletu aż tak tragicznie leci. By się miało wydawać. O fajnie, jakbym ci jeszcze film na niedzielski nagrał, że się nie? To już w ogóle wtedy bym miał cały tydzień za... Cały weekend za... Zadowolony bym był. Cały weekend bym miał za... Zaplanowany. Na... I dzisiaj fajnie, jakby szkolenie nagrać. Na poniedziałek. No wtedy poniedziałek to się martwi dalej. No i taki jest plan. Chcesz jeszcze nagrać? Nagrać jeszcze nie na niedzielę? Może w środę też się kolejny na poniedziałek. Jak nie dzisiaj, no to jutro najwyższy kolejny nagra, trudno. Ale wolałbym dzisiaj. Dobra, dzisiaj wolałbym. I sobie to wrzucić dzisiaj jeszcze. Na premierę, żebyście mieli. Dzisiaj wieczorem może live'a sobie zrobić. Eurotracka trzeba będzie popytać dzisiaj jeszcze. Bo dawno nie grałem. CS-a nie grałem długo. Dobra, tym krótszym przejazdem się przejadę. Dawaj, ociek. Mamy 18 minutę. A akurat się wysypiamy, to będzie 22 minuty. Także myślę, że taki odcinek z poletu 20 minut wystarczy. Nie mam innej roboty zaplanowanej na odcinek, także... Więc... To tyle z poletu na dzisiejszy odcinek. My tylko się wysypiemy. Sprzedajmy go i zobaczymy, ile daje kasę za pełną przyczepę. Jest 250. O 5000 za kredyt można spłacić od razu. Żeby już tyle nie żarło odsetek. No tej kasy to nie widać. Najwięcej widać kasy zimą. U mnie na serii tutaj. Na serii. W sumie na osinie też widać tylko kasy zimą. Czy tam teraz tu? A krzywo stanowi. Na osinie chociaż tam ten panel kręci sobie jeden, także to tam... No tam dużo nie daje praktycznie, ale... Najwięcej to daje mi... Na feltrunie te panele dużo dają, szczerze mówiąc. Bo oni 1100 na godzinę dawają, bo są dwie sztuki. Czy tak jakby 300 za nie zapłaciłem. No tamten stary kredyt co miałem 500 000 chyba. To ja go praktycznie z paneli spłaciłem. No praktycznie, bo tam trochę musiałem dołożyć z rzepaku chyba. A tak praktycznie to... To z paneli go spłaciłem prawie, że. Także panele są OP. Tak to się mówi. Opłacalne. 26 tysięcy dziennie dają, to jakby nie było. No, takie kasy jest, nie? Nie wiem czemu, ale coś czuję, że przyjdzie taki czas na tej serii, że kasy będę miał tyle, że co odcinek będę mógł na maszynę kupić. Czy no może nie co odcinek, ale... Teraz na pewno chcę dokupić drugi siewnik. O, z peletu się dorobimy jeszcze. Z peletu myślę, że wykupię siewnik do John Deere'a. Żeby na dwa siać, nie?
No i dobra, i sprawdzamy, ile daje ten telesłon. Siana. Dobra, dałeś sobie psy, psy, psy. 10 tysięcy? 11? 12. 12 tysięcy za... Za 48 ton. 12 tysięcy. A czyli nie jest aż tak tragicznie. No także 12 tysięcy zarobione. A pole to trochę tego będzie, także... Trzy. Z tego pola leci tylko dwie przyczepy, wyciągnę takie, także... No także... No, nawet opłacałem ten pelet w miarę. Tylko, że trochę czasu trzeba, żeby go zrobić, ale... Dobra, także dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, wpadajcie na kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko, cześć! A ja lecę na premierę, bo jest Asina. Bo jest premiera. Dobra, także ja lecę... Lecę, tak. No i ja jeszcze o 12.30 sobie nagram od razu. Od razu sobie Osinę nagram na niedzielę i będzie dobrze. Także na razie trzymajcie się, cześć.